Cześć, z tej strony Andrzej. Pokażę Wam, w jaki sposób kompresja filmu, bo tutaj kompresuję, tu mam darmowe oprogramowanie FreeMake Video Converter. Ja kompresję i kompresuję sobie filmik, czyli zmniejszam jego wielkość, bo na YouTube chciałbym umieścić. I jak wpływa kompresja na procesor. I zwróćcie uwagę, w 96% jest wykorzystany. Mam 75% konwersji, czyli zmniejszania rozmiaru pliku wideo. Więc jest to bardzo dużo. Pamięć RAM nie jest wcale zjadana, tylko procesor. Widzimy, cztery rdzenie pracują.